zapytać, czy będzie pan oglądał mecze? Jak czas pozwoli i dzieci pozwolą, to na pewno będę oglądał. A gdzie? Tu w Płocku na pewno i pewno w domu, jeśli już. Będę, oczywiście, że będę. A gdzie? W Płocku podejrzewam, bo nie wyjeżdżam nigdzie na mecze, także w Płocku na pewno. Czy kibicuje komuś pani oprócz Polski? No, kibicuję Hiszpanii. Czy na któryś mecz pan się wybiera? W ogóle w sensie... Bezpośrednio, tak? Nie, raczej nie, raczej nie. Czy będzie pani oglądać Euro 2012? Tak. A gdzie? W domu. A czy jakiejś drużynie oprócz Polski jeszcze pani kibicuje? Nie. Ewentualnie może Francja. Nie jesteśmy zainteresowani tak. Piłką nożną aż tak bardzo. Osobiście wolę koszykówkę. Iśnik z Polska? Jest okay. Nie może, dziękuję. No, znaczy nie. Znaczy, no nie wiem. Nie wiem, znaczy nie zamierzam na razie. Jakoś mnie tak nie ciągnie. Tak, będę. A gdzie? W domu. Teraz idziemy na strefę właśnie kibica. A koło pani kibicuje oprócz Polski? Jakieś jeszcze drużynie? Polakom. Czy możemy zadać kilka pytań? Bez kokoła. Na rzetę, papulony. Menu. Francuski, italiano. A gdzie? Jestem w sumie bezdomny. Gdzie będę oglądał, bo nie wiem. Ale gdzieś na pewno będę oglądał. Dzisiaj na pewno. A później się zobaczy. A czy jakieś jeszcze drużynie oprócz Polsce pan kibicuje? Hiszpanom. Chciałbym tylko jedno. Żeby chociaż wygrali. Albo zremisowali. Tylko tyle mi na tym zależy. No, no ja tak. A gdzie? W domu. Najprawdopodobniej. A gdzie? Tutaj zamierzam, w strefie kibic. A której drużynie pan kibicuje oprócz Polski? Holandii. Ukrainie, Rosji, Czech i Grecji. Grecji. No ale jak możesz kibicować Grecji, skoro dzisiaj z Grekami gramy i mamy wygrać 2-1? Człowieku, to jest pewne jak w banku, zamówione u Pana Boga. To jak myślisz, może zmienisz zdanie? To bez Grecji. Pewnie tak. Czy jakieś jeszcze drużenie oprócz Polski pan kibicuje? Nie kibicuję nikomu, w Polsce też, kibicuję lepszym. A czy może wyjeżdża pan na jakiś mecz? Nie, niespecjalnie mnie to interesuje. Myślę, że będą jakieś tam lepsze zajęcia. Znaczy, bo mnie to tak na razie nas nie interesuje, piłka nożna, więc bardzo nie. Jasne. Tak. A i co będziemy? My w domu pewnie. My jesteśmy w domu. Tak. Strefę kibica zaliczyłyśmy. Już byliśmy w strefie kibica, także już możemy spokojnie i śmiało do domu. A czy jakieś drużynie oprócz Polski kibicują panie? Nie, aż tak bardzo to ja nie jestem za tym. Także tylko swoich zobaczyć, co oni tam zrobią, ciekawego bądź nie. I to wszystko. I to wszystko. Czy będą panowie oglądać mecze? Tak. Oczywiście, że będziemy. A gdzie? Na strefie kibica. A której drużynie oprócz Polski panowie jeszcze kibicują? No Holandii, Hiszpanii, ale głównie Polsce. No, będziemy oczywiście. A czy jeszcze jakieś drużynie oprócz Polski państwo kibicują? Nie, tylko Polsce. No ewentualnie Hiszpanii. Tak. Czy na jakiś mecz się państwo wybierają? Gdzieś? Niestety. Mamy malutkie dziecko, także musimy w domu. Ewentualnie strefa kibica. Po prostu nie uczestniczę w piłce nożnej. Gdzie będzie pan oglądać mecze Euro 2012? Wie pani co, że... Gdzie to jest? na zakątku kibica. Nie, jak się nazywa to? Strefa kibica. A, na strefie kibica, bo nie zdążyłem kupić biletu na mecz. Czyli pan nie będzie, tak? No. Bezpośrednio na żadnym meczu. Bezpośrednio nie, tylko przed telewizorem, tak jak 99% Polski. Komu kibica?